co ty w ogóle sądzisz o kontencie Fagaty? Na Instagramie? Mhm. Na Instastories wydaje mi się, że fajnie prowadzi, posty też ma ładne. Ale przemawia do ciebie ten content, że na przykład jesteś na mieście, widzisz, że Fagata wrzuciła story, stajesz, głos słuchasz? Nie mam, chyba żadną influencerką tak nie mam. Ty masz z kimś tak? Z tobą. Tak rzadko teraz wrzucasz, że wiesz, no, ale że ja rzadko się zatrzymuje. Tak mi brakuje, w sensie ja bym chciała, ale boję się, że mi to nie wróci, bo ja już teraz trochę przyzwyczaiłam się do niegadania, mam nadzieję, że po walce mi to wróci, że będziemy znowu. Też wiesz co, jaki jest, albo dobra. To... Dobra, to zaraz o tym pogadamy, skończmy jeszcze temat tej Fagaty. A jakbyś miała się do jednej rzeczy przyczepić, wbić taką szpilkę. Fagacie? No. No na pewno coś jest, ale ty kurde, tak on camera i wbijać szpilki. Nie, no kamera, jest kamera. No właśnie on camera wbijać szpilki, okay, on. Gdzie jej tutaj nie ma, to tak wiesz, to już to bym w twarz. A myślisz, że jej duży biust może jej pomóc albo przeszkodzić? Jeśli ma, czekaj, muszę, bo fronty tu fajnie wchodzą, nie na splot. Jeśli ona ma trochę... obwisły piersi, nie wiem czy ma, nie wiem, to może jej trochę zakrywać ten splot i amortyzować ten cios, ale raczej wydaje mi się, że przeszkadzałoby duże piersi. A ona też zrobiła sobie tyłek. Mhm. Pomoże czy przeszkodzi? Lepiej zamortyzuje? Ja w tyłek nie będę raczej nic celować, więc wydaje mi się, że nic tam nie zrobi. A zrobiła mi z tej taką operację? Ej, Fagata mi znienawidzi za te po prostu pytania. W sensie ja... Tak, ale boję się jakby samej operacji, samej... Czy ty myślałaś o tym, żeby też sobie tam okrąglić? W sensie, fajnie by było mieć dużą dupę bez robienia ćwiczeń, nie? I też czasami można robić ćwiczenia i tak się nie uzyska takiej figury, jak na przykład Kylie Jenner, tu ładnie, wszystko ten. Więc operacja, fajnie by było, ale tak jak mówię, cała operacja, cały ten proces. I jak ja sobie wyobrażam, że oni ci tną tam, wyciągają, wkładają, to trochę mnie to obrzydza, ale fajnie by było tak wyglądać jak Kylie Jenner. Czyli Fagata wykazała się odwagą? Zapisując się na taką operację. W jakimś tam stopniu, no.